Drzwi wewnętrzne pełnią istotną funkcję w każdym domu, pozwalając zapewnić intymność i poczucie bezpieczeństwa. Odgrywają też istotną rolę w aranżacji wnętrza. Tradycyjne drzwi wewnętrzne to drzwi jednoskrzydłowe. Drzwi dwuskrzydłowe przeznaczone są zazwyczaj do większych pomieszczeń. Przed zakupem określę, czy Twoje drzwi są prawe czy lewe. Drzwi prawe powinny mieć widoczne zawiasy po prawej stronie, a drzwi lewe po lewej stronie. Drzwi do sypialni, salonu czy jadalni mogą otwierać się do wewnątrz. W przypadku łazienki lub WC jest to niewskazane. Według prawa budowlanego powinny otwierać się na zewnątrz. Drzwi mają konstrukcję płytową lub modułową. Drzwi modułowe w porównaniu z płytowymi są bardziej stabilne, a także bardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne. Zwróć również uwagę na sposób licowania drzwi. Do wyboru masz drzwi z przylgą lub bezprzylgowe. Jeśli w Twoim mieszkaniu brakuje przestrzeni na otwieranie drzwi wewnętrznych, możesz również wybrać drzwi przesuwne. Drzwi przesuwne mogą być montowane jako drzwi naścienne lub jako system chowany w ścianie. Prócz konstrukcji drzwi możesz wybrać także wykończenie powierzchni. Do wyboru masz HDF lakierowany, folia finish, okleina 3D z efektem struktury drewna, malowane, fornir, okleina CPL. Najbardziej wytrzymałe są drzwi wykończone fornirem i okleiną CPL. Drzwi takie można użyć nawet w biurach, hotelach czy innych budynkach użyteczności publicznej. Jeśli chcesz samemu wykończyć drzwi, możesz kupić drzwi drewniane surowe i pomalować czy polakierować je samemu. W ofercie drzwi znajdziesz również drzwi szklane. Do budowy drzwi szklanych najczęściej wykorzystywane jest bezpieczne szkło hartowane lub szkło klejone. Do wyboru masz wersję pełną drzwi, drzwi częściowo przeszklone lub przeszklone. Drzwi pełne nadają się do pomieszczeń jasnych, dobrze oświetlonych naturalnym światłem z okien. Drzwi przeszklone zalecane są do pomieszczeń ciemnych, które mają niewielkie lub wychodzące na północ okna. Drzwi przeszklone idealnie sprawdzą się także w Twojej łazience. Upewnijmy się jednak, czy szkło jest wystarczająco matowe. Pamiętajmy, że drzwi do łazienki powinny mieć również podcięcia lub otwory wentylacyjne w dolnej części skrzydła. Wybierając drzwi wewnętrzne, dobrze wcześniej zastanowić się nad stylistyką wnętrza, aby móc jak najlepiej dopasować ich wygląd do aranżacji pomieszczenia. Do wyboru masz drzwi nowoczesne lub klasyczne. Przy wyborze zwróć uwagę na kolor podłogi. Możesz wybrać drzwi w podobnej kolorystyce lub mocno z nią kontrastujące. Kolorystykę drzwi możesz dobrać również do mebli. Przed zakupem drzwi wewnętrznych należy dokonać dokładnych pomiarów wysokości i szerokości otworu drzwiowego, a także grubości muru. Pomiary te są niezbędne do odpowiedniego doboru ościeżnicy drzwi. W sprzedaży znaleźć można dwa rodzaje ościeżnic. Standardowe, tak zwane stałe, oraz regulowane, które pozwalają na ich dopasowanie do grubości muru. Najłatwiej kupić drzwi od razu z ościeżnicą. Będziesz mieć pewność, że będą do siebie idealnie pasować. W przypadku ościeżnicy stałej nie zapomnij o ćwierćwałkach i opaskach maskujących. Na koniec pozostaje dobór klamek. Wybór jest ogromny. Zadbaj o własną wygodę, dobierz funkcjonalne oraz dopasowane stylistycznie drzwi do Twojego pomieszczenia. Leroy Merlin. Dla domu z pomysłem.